Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak wczoraj wieczorem poinformowali analitycy Citizen Lab, kolejna podsłuchiwana osoba na tej liście podsłuchiwanych, czy inwigilowanych za pomocą systemu Pegasus, to Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. To jakieś nowe światło rzuca na całą sprawę? No jest to bardzo ciekawe, bo jeżeli on był podsłuchiwany w roku 2019, jeżeli to się działo, bo rozumiem, że cały czas patrzymy na to, a nie na dziś, no to pytanie po co? Kim był lider Agrounii w tamtym czasie? Ja myślę, że on jednak zaczął... No, krytykiem partii rządzącej na odcinku bardzo istotnym dla tejże partii. Tak, ale nie był uczestnikiem sporu politycznego w żaden sposób. To też oznacza, że tam więcej może być tych osób. Zresztą ja jednak bym się trzymał tego, co powiedział pan Suski. Pan Suski jest tą... Pan poseł Suski jest tą wyjątkową postacią, która jak coś mówi, zazwyczaj z rozbrajającą szczerością uderza. Chodzi o to słowo, że kilkaset osób rocznie? Tak, kilkaset osób rocznie. To się spina, bo tam się znajdą i politycy pewnie, i dziennikarze, i no nie przestępcy. No, tam przestępcy, jak rozumiem, przede wszystkim, czy osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa się powinny znaleźć, no ale panie pośle, to, że kilkaset osób, to nie powinno robić żadnego wrażenia, bo jeżeli chodzi o takie właśnie działania operacyjne, jak podsłuchy, to zarządów Platformy Obywatelskiej, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest wartość około 5000 rocznie osób, na które, w przypadku których sądy zgadzają się na takie działania, i to się zmieniło tam o, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście procent do góry poszło w ciągu tych paru lat, więc... Te kilkaset osób za pomocą Pegasusa, to akurat, jeżeli to osoby, które powinny być podsłuchiwane, to nic strasznego. Pegasusa, ale nie przypomnę tego Pegasusa, którego rząd utrzymywał jeszcze do niedawna, że go nie ma. I były tam pośmiechujki, że sobie znaleźli na strychu tam starą konsolę. Teraz jak już się wylało, że to jest, to oczywiście okazuje się, że oni nie wykorzystywali tego w złej wierze, ani nikomu tam krzywdy nie robili, nie podsłuchiwali oczywiście nikogo tak bez, nikogo niewinnego. Teraz jeszcze dodatkowo już się zaczęły pojawiać przekazy, że to, co mówi Citizen Lab, to są bzdury i to oczywiście nie należy im wierzyć. No, komu wierzycie? No, rządowi Prawa i Sprawiedliwości czy jakiemuś Citizen Lab z jakiejś Kanady? A panie proszę, jeżeli chodzi o powstanie komisji śledczej w tej sprawie, Paweł Kukiz wczoraj jasno powiedział, że jego warunkiem jest to, żeby to on właśnie, Paweł Kukiz, stał na czele tej komisji. Czy dla Konfederacji to jest warunek akceptowalny absolutnie? Dla Konfederacji warunkiem numer jeden jest to, żeby był przedstawiciel Konfederacji w tej komisji, to po pierwsze. Po drugie, dla nas też warunkiem jest, żeby przewodniczący zadeklarował, że nie będzie startował z list ani Platformy, ani PiS-u. W tym momencie Paweł Kukiz jednak jest bardzo zespolony z Prawem i Sprawiedliwością. Głosuje tak, jak Prawo i Sprawiedliwość każe. W najważniejszych ustawach im pomaga. Więc no, nie za bardzo jest jak postrzegać Pawła Kukiza, tak jak on sam próbuje się przedstawiać jako ten, który jest obok. On nie to jest taki obok. Warunek konieczny. Paweł Kukiz tak, może być przewodniczącym, ale tylko jeżeli zadeklaruje, że nie będzie startował z list PiS-u? Niech powie, że nie zamierza robić kariery politycznej w ramach Prawa i Sprawiedliwości i startować z ich list, z ich logiem i z ich poparciem. To jest bardzo proste. No, jeżeli on mówi o sobie, że on jest gwarantem bezstronności, ponieważ on jedyny nie jest w żaden sposób z nimi połączony, to jest nieprawda. Jedyną partią, która nie jest połączona w żaden sposób ani z Platformą, ani z PSL-em, ani z Lewicą, ani z PiS-em, jest Konfederacja. To panie pośle, zmieńmy temat. Pan jako były nauczyciel z pewnością interesuje się tym, co dzieje się w edukacji cały czas. Od jutra uczniowie od klas piątych w górę przechodzą na zdalną edukację, ponownie przechodzą na zdalną edukację. No, na miesiąc, w ciągu tego miesiąca wszyscy prawie będą mieli ferie, bo części kończą się te ferie już. To w miarę sensowne rozwiązanie? Znaczy, to jest złe rozwiązanie od samego początku. Ja uważałem, że szkoły nie powinny być zamykane, tylko z drugiej strony mamy system kwarantanny i ja myślę, tak jeszcze nie mamy dzisiejszych danych, ale myślę, że około już będzie milion zamkniętych. Wczoraj było 950 tysięcy. Właśnie, więc myślę, że właśnie, z czego pewnie połowa tydzień temu było około 200 tysięcy, to dzisiaj raczej milion powinien być. No mówię, z czego połowa to są dzieci, które są zamknięte dlatego, że nauczycielka na przykład miała pozytywny wynik, więc cała szkoła musi być zamknięta. No nie, nie jest tak, że cała szkoła, panie pośle. Szliśmy w ten sposób. Tak, cała szkoła. Ja wiem, klasa. A później no to po co następna tak mówić, klasa. Panie pośle? A później jak pan kolejna wie, to klasa. Po co naginać tę rzeczywistość? Nie, no bo ta rzeczywistość tak wygląda, że najpierw jest ta klasa, potem się znajduje następna i potem jest kolejna klasa, a potem cała szkoła. No. To jest jasne, bo jak już jedna osoba została zdiagnozowana, to inne się testują, są zdiagnozowane pozytywnie.
pozytywnie. Tak to już niestety wygląda. Ja byłem od samego początku i jestem cały czas przeciwnikiem tego. Mam nadzieję, że jednak szkoły wrócą wtedy po tych feriach. No ta decyzja zapadła. Ja nie jestem ministrem edukacji. Ja bym takiej decyzji nie podjął, ale też z drugiej strony minister edukacji musi słuchać ministra zdrowia. Tutaj to właśnie taki był tryb inny niż do tej pory podejmowania tej decyzji, bo mówiono o konsultacjach i prezentowali też te informacje, komunikowali to minister edukacji i główny inspektor sanitarny. W szkole zostały klasy 1-4. Oni będą mówili, że te klasy 1-4 zostały w szkole, dlatego że dla tych dzieci jest najciężej zorganizować lekcje online. To jest prawda. Ale trzeba by też było zapłacić za rodzicom, którzy zostaliby dziękuję, w domu. Dziękuję, to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taki powód, o którym się w ogóle nie mówi. No ale też gospodarczo to ma znaczenie, panie profesorze, prawda? Bo wtedy nie tylko dla państwa, które miałoby zapłacić, ale też firmy mogą pracować. Kolejne osoby nie wypadają. Rząd cały czas nie może się wylizać z tego, co zrobił w ramach tarczy antykryzysowej i się nie wylizę. Najprawdopodobniej będziemy trwać w tym, co spowodowała tarcza antykryzysowa, czyli w tym, że po prostu w pewnym momencie zdecydowano się zamknąć gospodarkę. To o kolejnych działaniach rządu teraz, panie profesorze, porozmawiamy, bo wczoraj spotkanie w kancelarii premiera. Premiera właśnie z opozycją, ale także prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ministra zdrowia. No i zapowiedziano nowy projekt albo zmiany w tym projekcie posła Czesława Hoca. To do końca nie jest chyba jasne. Jest nieścisłość. W każdym razie tylko o dwóch rzeczach wspomnę, które mają się pojawić. Możliwość pozwania przez pracodawcę do sądu pracownika za odmowę poddania się testowi na koronawirusa. I jest też mowa o możliwości karania lekarzy, którzy nie będą chcieli badać pacjentów covidowych. Mają sens te zmiany? Ta druga sprawa, że lekarze z jakiegoś powodu przestali w pewnym sensie wykonywać część swoich obowiązków, to jest oczywiście zadziwiające, ale jeżeli chodzi o samą ustawę Hoca, no to mamy trochę sprzeczne informacje, ponieważ część osób wyszła z tego spotkania z informacją, że ustawa Hoca nie będzie procedowana, następnie pan Miller, rzecznik, powiedział, że nie, wchodzimy w to. Idziemy w to, będzie poszerzenie, będą jeszcze tam dalsze restrykcje maseczkowe i tak dalej. Więc czekamy, my nie wiemy. Za chwilkę zaczyna się, za godzinę zaczyna się posiedzenie Sejmu. Mamy plan, w którym nie ma tego. Więc zobaczymy, czy zostanie to dopisane, bo to może być dopisane w każdej chwili i zobaczymy, co będziemy dalej procedować. Zresztą jak zaczniemy procedować dziś, to też niekoniecznie jest powiedziane, że ta ustawa od jutra będzie działać. Ona będzie mogła wejść w życie na przykład za 2 miesiące. No, historia tej tak zwanej ustawy Hoca jest bardzo długa. Chyba we wrześniu rozmawiałem z ministrem Niedzielskim, który mówił, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu te zmiany będą wprowadzone. Tak, gra na zwłokę mi się podoba, bo jest duża szansa, że nie chce tak naprawdę zmienić prawa w tym obszarze, pana zdaniem? No, oby tak było. Ja trzymam kciuki za to, żeby nie zmieniać prawa w tym obszarze, a żeby docelowo zejść już w ogóle ze wszystkiego, bo przypomnę, że dzisiaj na przykład cały czas funkcjonuje zakaz funkcjonowania imprezowni, klubów, dyskotek. Cały czas mamy zamknięte te miejsca, one mają zakaz funkcjonowania. No tak, ale panie proszę, nie przekonują pana te obostrzenia w kontekście tego, jak wygląda sytuacja w służbie zdrowia i spodziewanej liczby zakażeń, czy już teraz tej, którą mamy, nie, te parę tysięcy dziennie. Dlatego, że też liczba testów jest ogromna. I to też trzeba sobie... Ale te osoby, które trafiają do szpitali, to już nie zależy od testów. Czy mają testy, czy nie mają, tylko dzwonią po karetkę po prostu. Ale ta informacja z przepełnieniem szpitali też nie jest. Tutaj te nie mają sensu, żeby trochę to rozłożyć w czasie, panie pośle? Nie, ale ta informacja z przepełnieniem szpitali też nie jest prawdziwa. Te dane, na które patrzymy ze stycznia na przykład, liczba łóżek zajętych jest spadająca, liczba respiratorów też. Bo te dane obecne jeszcze się nie przełożyły na hospitalizację, bo to zawsze jest tam dwutygodniowe opóźnienie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Tak było do tej pory za każdym razem, panie pośle, więc będzie i teraz. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało za chwilę, gdy faktycznie wejdzie Omikron, przy czym my wiemy, że ze wszystkich danych, które spływają z zagranicy, że Omikron jednak inaczej wygląda niż poprzednie, fale. Obok tego jeszcze mamy decyzję na przykład Wielkiej Brytanii, na przykład za chwilę Danii, na przykład Izraela, które wychodzą już z tego całego trybu. Tylko, że oni są miesiąc po nas, jeżeli chodzi o tę falę. Wiem, że są też bardziej wyszczepieni i tego zawsze opozycja używa jako dowodu, że to może przy tej sprawie zostaniemy teraz. Wszyscy są wyszczepieni. Jako szczepieniach mowa, panie pośle, to dobry moment, żeby tę sprawę wspomnieć. Onet pisze, że pan poseł zaszczepił się na koronawirusa właśnie. No to trochę smutne, że Onet dociera do jakiejś tajnej bazy. Tam jest mowa o dwóch bazach. O jednej bazie sanepidu, o drugiej bazie dotyczą Straży Granicznej, służb granicznych. No i jest mowa tam o politykach Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie
trzech posłów Konfederacji miało się zaszczepić. Rozumiem, że to prawdziwa informacja, tak? Pan poseł W moim przypadku prawdziwa, ale to też jest tak, że ja będę musiał przede wszystkim się dowiedzieć, jak do tej bazy dotrzeć, ponieważ coś takiego zaczęło krążyć po sieci parę dni temu i to wyglądało jak włamanie na moje konto. Więc no tutaj chciałbym wiedzieć jednak, jak można dotrzeć do takiej, do czegoś takiego, bo to na dłuższą skalę jest jednak troszkę niebezpieczne. My przyjęliśmy od samego początku taką zasadę, że my nie mówimy o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, ponieważ uważaliśmy, że dotychczas nigdy nie rozmawiano o tym, na jakie schorzenia cierpimy. Dotychczas wielu innych rzeczy nie było, jakie mamy od dwóch lat. Ja zawsze dawałem taki przykład, że no kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, kto ma łupież, a kto ma grzybicę. Tak? Bo jesteśmy w przededniu właśnie tego typu dyskusji. Z powodu tego łupieżu będą umierali ludzie, to pewnie byśmy o tym częściej rozmawiali. Owszem. Ale panie proszę, ja tak jeszcze inaczej zapytam, jeżeli chodzi o szczepienie. Po prostu robiliśmy wszystko, żeby o tym nie dyskutować. Ja za każdym razem we, nie wiem, 100 wywiadach powiedziałem, mnie nie słuchajcie, bo ja nie jestem lekarzem, idźcie do lekarza. No ale teraz mam jakiś przyczynek do rozmowy, bo mam konkretny fakt, na którym możemy się oprzeć. Panie proszę, ale nie ma pan takiej myśli czasami, że jednak no, z powodu waszej działalności, nie mówię, że, że komunikujecie, nie szczepcie się, bo czegoś takiego dziękuję, nie robicie. Bo niektórzy dziennikarze ale, sugerują, ale że tak myślę i tak, że z powodu waszej działalności część osób się na szczepienie nie decyduje. Nie. I myślę, nie mam oczywiście żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy, ale myślę, że ona może być bliska prawdy. I czy pan poseł jako osoba zaszczepiona, zaszczepił pan się, żeby czuć się bezpieczniej po prostu, tak? Żeby w razie zakażenia mieć większe prawdopodobieństwo, że wyjdzie pan cało z tego koronawirusa. Wtedy, kiedy nie było jeszcze szczepionek, w szpitalu. Ale tylko dokończę do pytania, czy pan poseł nie ma wyrzutów sumienia? Nie. Że ktoś się może nie zaszczepił nie, z powodu nie. państwa aktywności? Absolutnie tak się zdarzyło, nie, ponieważ że zmarł, my nikogo nie namawiamy do tego, żeby się nie szczepiono. My namawiamy państwo do tego, żeby państwo nie zmuszało ludzi do tego, żeby się szczepili. To jest kolosalna różnica pomiędzy tymi postawami. Ja się zaszczepiłem dlatego, że po pierwsze przechodziłem COVID-a bardzo ciężko i nie chciałbym wrócić do szpitala. To była moja pierwsza wizyta w szpitalu w życiu, w takim stanie, w jakim mnie tam przyniesiono. Poza tym no, jestem astmatykiem i to jeszcze otyłym w dodatku, więc trochę ciężko być na tyle głupim, żeby się nie zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby, tak jak faszeruje się wszystkimi możliwymi witaminami. A to tak jednak regularnie, z polityka Konfederacji brzmi ciekawie. Bez ciężko być na tyle głupim, żeby się nie zaszczepić. Więc bez przesady. 40-latek. Oczywiście, ale na przykład w sile wieku. Ale na przykład 15-latek, 20-latek, 12-latek, którzy są wszyscy zdrowi. No ja dokładnie myślałem nie wiem, tak jak pan poseł. Też się zaszczepiłem, też cztery dychy na karku, też jakaś otyłość. No też pomyślałem, że będzie bezpieczniej po prostu. No więc jest bezpieczniej i tyle. I natomiast my, co mówię, celowo nie rozmawialiśmy o tym, celowo nie wywoływaliśmy tej dyskusji dlatego, żeby nie brać udziału w tej kampanii Szczepimy się. Ja zawsze jeszcze tam sobie żartowałem. Ale nie ma pan poseł problemu, że to jest jednak... Że mi nie zapłacili za to, żebym uczestniczył w tej kampanii. No. Jasne, nie chcę ale... po prostu. Nie ale chciałem tej dyskusji. Ale w tym nie ma panie poseł żadnej? Nie. Że ukrywaliście te informacje? Nie, nie, nie ukrywaliśmy. Ja za każdym razem... pan mówi, no byłbym głupi, ja za każdym razem mówiłem, idźcie do lekarza. Jaki to jest przekaz? No trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby nie zrozumieć tego przekazu. Okej, dziękuję za rozmowę, panie poseł, i wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin. Życzę, bo jutro te 40 urodziny, żeby jakiś kryzys wieku średniego, takie różne historie pana posła. Tak, sportowe samochody też. Miały, więc wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego dnia. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z Leszkiem Millerem, byłym premierem, obecnie eurodeputowanym, a po godzinie 9.30 z dr Małgorzatą Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Rzecz jasna o sytuacji na Ukrainie będziemy rozmawiać, o zagrożeniu, które prezydent Federacji Rosyjskiej stwarza dla państwa ukraińskiego. W Polsce politycy przez cały czas powtarzają, że nie ma spokojnej i dobrze rozwijającej się Polski bez niepodległej Ukrainy. W związku z tym wielu stawia tezę, że sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej żywo powinna nas interesować. Przypomnę Państwu, odbyła się już rozmowa na szczycie, czyli między prezydentem Stanów Zjednoczonych, przywódcami Unii Europejskiej i częścią najważniejszych przywódców europejskich, w tym z Andrzejem Dudą jako przedstawicielem OBWE, bo w tej chwili przypomnę Państwu, że Polska od 1 stycznia pełni prezydencję, tak to się nazywa w OBWE właśnie.
No ale oczywiście mnożą się scenariusze dotyczące tego, co może zrobić Władimir Putin. Wielu uważa, że do czasu zakończenia Igrzysk Olimpijskich nie będzie ataku ze strony Rosji na Ukrainę, że taki najbardziej prawdopodobny termin, to mówią także generałowie amerykańscy, to jest trzeci i czwarty tydzień lutego. Inni z kolei stawiają tezę, że Władimir Putin uprawia tylko jakąś bliżej niezrozumiałą grę i o takim typowym ataku, jeżeli chodzi o armię, na przykład mowy nie ma, bo gdyby chciał Władimir Putin taki plan zrealizować, to po prostu by o nim tak głośno nie mówił. Niemniej sytuacja jest bardzo napięta. W tej sprawie w piątek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda wreszcie zdecydował się zwołać takie posiedzenie. Na ten temat także na pewno w Sejmie będzie mowa, ale nie tylko, rzecz jasna. Ukraina interesuje polskich polityków, interesuje także polskich polityków kwestie związane z Pegasusem, z inwigilacją Pegasusem. Wczoraj pojawiły się informacje, że mamy kolejne nazwiska inwigilowanych i atakowanych systemem Pegasus. Właśnie to jest między innymi znany państwu bardzo dobrze Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii. On sam oczywiście twierdzi, że miał służyć Pegasus do ścigania przestępców, a PiS wykorzystuje go do walki ze swoimi przeciwnikami. Mnie nie mogli legalnie inwigilować, mówi Michał Kołodziejczak, bo nie ma żadnego śledztwa, w którym bym występował. To jest wojna polityczna. I rzeczywiście każdego dnia trudno oprzeć się wrażeniu, że no, taki obraz tej sytuacji powinniśmy mieć na temat powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem, ale nie tylko, w ogóle inwigilacji od roku 2005. Dziś Paweł Kukiz będzie rozmawiał z przedstawicielami opozycji. Przypomnę państwu, że do powołania takiej komisji śledczej potrzebna jest większość, dlatego Kukizowcy są tutaj języczkiem uwagi, mimo że jest ich tylko trzech. W najbardziej optymistycznym wariancie mielibyśmy prawdopodobnie remis, czyli 230 do 230 głosów, co i tak oznacza, że ta komisja by nie powstała, bo potrzebna po prostu jest większość. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby poszczególni politycy z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poparli powstanie takiej komisji. Niemniej opozycja nie składa broni i próbuje jeszcze walczyć o to, żeby takie ciało w Sejmie powstało. Paweł Kukiz zmienia oczywiście jak chorągiewka opinię w sprawie w ogóle istoty i działania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Na początku mówił o tym, że on w ogóle nie chce być w tej komisji, że jego uczestnictwo w pracach tego gremium kompletnie nie interesuje, po to, żeby kilka dni później powiedzieć, że zagłosuje za tylko wtedy, jeżeli będzie jej przewodniczącym. Zdaje się, że opozycja tak bardzo chce powołania tej komisji, że jest w stanie przystać nawet na takie warunki Pawła Kukiza. Dziś w każdym razie w Sejmie odbędą się rozmowy w tej sprawie właśnie. Przypomnę tylko, że pod wnioskiem o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy oraz koła Konfederacji. A propos Konfederacji, pojawiały się także takie przypuszczenia, że może najlepszym kandydatem w tej sytuacji na przewodniczącego byłby Krzysztof Bosak, który także w tej sytuacji jest interpretowany jako osoba niezależna i zdecydowanie lepiej zorganizowana od Pawła Kukiza, która udźwignęłaby na swoich barkach organizację prac tego gremium właśnie, no bo to jest naprawdę twardy orzech do zgryzienia i mnóstwo także papierkowej roboty. Wielu twierdzi, łącznie z ekspertami, politologami, że Pawła Kukiza po prostu zwyczajnie, emocjonalnie i organizacyjnie nie stać na to, żeby podołać takiemu stanowisku. No ale jak będzie, musimy poczekać na ustalenia po tych dzisiejszych rozmowach, które odbędą się, przypomnę państwu, przy ulicy Wiejskiej. Mamy także bardzo ciekawe informacje dotyczące szczepień na COVID-19. Wiemy doskonale, że piąta fala nabiera rozpędu. Dzisiaj już mamy ponad 50 tysięcy zakażeń koronawirusem, przynajmniej oficjalnie, dlatego że według ekspertów to może być nawet 3 razy więcej. To jest rekord. Rekordowy wynik i w najbliższych dniach będą kolejne rekordy i co do tego nie ma wątpliwości Ministerstwo Zdrowia, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który dziś poinformował o kolejnym rekordzie. No ale tymczasem okazuje się, że politycy obozu władzy oficjalnie namawiają państwo do szczepień, ale część z nich szczepień sama unika. Ja nie wiem, czy państwo są zaskoczeni taką sytuacją. Ja chyba nie do końca, chociaż jest to delikatnie mówiąc rozdwojenie jaźni w obecnej sytuacji. Dyscyplina, o tym pisze Onet, dzisiaj panuje właściwie tylko wśród konstytucyjnych ministrów. Tam wszyscy podobno są zaszczepieni, ale szczepionek nie przyjęła część wiceministrów, ale nie tylko.
Niezaszczepieni są też ważni ludzie z otoczenia prezesa Prawa i Sprawiedliwości, w tym między innymi Antoni Macierewicz, prezes TVP Jacek Kurski czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Pojawiły się takie wątpliwości, także wątpliwości wokół byłej premier Beaty Szydło, ale ona z Onetem rozmawiała i wytłumaczyła, że nie istnieje w tej bazie polskiej szczepionkowej, ponieważ szczepiła się w Brukseli, ale potwierdziła, że jest osobą zaszczepioną. Tymczasem premier Morawiecki na każdej konferencji prasowej niemal pyta, ile osób jeszcze musi umrzeć, żebyśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie. Jak widać, lwia część Prawa i Sprawiedliwości i ludzi związanych z obozem władzy zupełnie tego pytania chyba nie rozumie. Co ciekawe, Barbara Nowak, słynna już kurator oświaty w Małopolsce, zaszczepiona jest. Choć niedawno mówiła o tym, że ma wątpliwości wobec szczepień, że są te szczepienia eksperymentem, a tymczasem naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, drodzy Państwo, oficjalnie już powiedzieli o tym, że nie było do tej pory preparatu przebadanego lepiej niż szczepienia na SARS-CoV-2. Na te tematy dziś będziemy rozmawiać, także Państwa bardzo ciepło zapraszam. Przypomnę, Leszek Miller za chwilę po godzinie 9.30, dr Małgorzata Bonikowska, a teraz już Jacek Prusinowski, gospodarz Sedna Sprawy Radia Plus. Dzień dobry. Już ze swoim krzesełeczkiem Jacek wyjechał. Tłumaczył się Artur Dziambor, bo a propos tego, co mówiłam przed chwilką, występował na, właściwie nie na tle, tylko pod takim słynnym już napisem nieszczepienie czyni wolnym, tak to było? No taka to afera była słynna. Szczepienie czyni wolnym, tak w sensie ironicznie miało to nawiązać. No właśnie, Artur Dziambor zaszczepiony. Zaszczepiony i przyznał to kilkanaście minut temu i nawet takie mocne słowa padły. No, Artur Dziambor powiedział, że w jego wieku, no to nie jest jakiś szczególnie wiekowy człowiek, 40-latek, no i z jakąś nadwagą, z astmą, powiedział, że byłby głupi, gdyby się nie zaszczepił. Więc myślę, że z ust polityka Konfederacji to takie bardzo mocne słowa i chyba nie słyszeliśmy podobnych. Więc aż sam byłem zaskoczony, że tak mocno poseł Dziambor o tym mówi. Antoni Macierewicz, Jacek Kurski, Krystyna Pawłowicz, Piotr Patkowski chyba też z Ministerstwa Finansów. To są osoby, które według Onetu, który uzyskał te informacje z bazy szczepień, to są ludzie niezaszczepieni w sytuacji, w której, przypomnę, premier pyta, ile osób jeszcze musi umrzeć, żebyśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie. Dziwić się, czy naszym widzom, czy społeczeństwu, że wszystko już tak naprawdę stanęło na głowie i ludzie po prostu nie ufają nikomu, no bo z jednej strony mamy obóz władzy, który do szczepień namawia, który mówi, że bez szczepień ludzie umierają, a później słyszą, że bardzo ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości zaszczepieni nie są. No tak, ale bardzo ważni dzisiaj politycy, minister Antoni Macierewicz, były minister, no ciągle wiceprezes partii, czy Piotr Patkowski, to jednak jeżeli w rządzie, w Zjednoczonej Prawicy te dwie osoby tak naprawdę, no bo Jacek Kurski formalnie nie jest formalnie politykiem, nieformalnie, no formalnie jest najbardziej inaczej, ale jest prezesem telewizji, Krystyna Pawłowicz też jest w Trybunale Konstytucyjnym, więc no jeżeli taki udało się znaleźć odsetek polityków Prawa i Sprawiedliwości niezaszczepionych, no to myślę, że co do zasady po prostu się szczepili, a te dwie osoby, no to też trudno, też no tak, uważam, że złe jest takie stygmatyzowanie też osób, które nie przyjęły szczepionki. To jest wiceminister finansów, to jest członek rządu. Tak, jasne. Antoni Macierewicz to jest wiceprezes partii rządzącej. No tak, taki zmarginalizowany absolutnie. Sytuację mamy i my się oboje zgodzimy absolutnie nadzwyczajną. Jeżeli mamy taką, a nie inną strategię i retorykę rządu, no to ktoś, już chciałam brzydko powiedzieć, chyba powinien tego pilnować, no. Znaczy, ja byłbym daleki też od stygmatyzowania naprawdę osób, które nie przyjęły szczepionki. Nie wiem, Antoni Macierewicz jest po 70, może jakieś ma przeciwwskazania na przykład. Nie chciałbym też już wnikać tak o kwestiach medycznych konkretnych osób, rozmawiać, nie wiem, mądry, głupi, że przyjął czy nie szczepienie, generalnie o tym jasne możemy rozmawiać, ale w przypadku konkretnych osób różnie to bywa po prostu. Tak? I też te przeciwwskazania gdzieś tam mogą się pojawiać, to nie są takie absolutnie pojedyncze przypadki, że ktoś nie powinien się szczepić, bo są jakieś medyczne powody, prawda? Więc to mogły się i takie historie zdarzać, no ale myślę, że to nie jest jakaś szczególnie duża grupa faktycznie. No, a propos szczepień, a propos strategii lub też braku strategii rządu w sprawie walki z pandemią, wczoraj strasznie wkurzeni przedstawiciele opozycji wyszli z tego spotkania z premierem Morawieckim i prezesem Kaczyńskim, twierdząc, że no to po prostu było niepoważne, że nie dostali żadnych konkretnych propozycji, nie powiedziano im o
żadnej konkretnej strategii, nie pokazano im żadnego konkretnego projektu ustawy, tylko dopiero po tym spotkaniu stwierdzono, o, że może do końca tygodnia no jakiś projekt pełna powstanie. Pełna zgoda, to było niepoważne. Tak, prawda? Absolutnie też nie uważam, że no jak można zaprosić kogoś na spotkanie, żeby rozmawiać o propozycjach legislacyjnych i powiedzieć propozycji. Potem jutro albo pojutrze pokażemy tak naprawdę konkretne rozwiązania. No, no to trzeba było ich zaprosić na jutro albo po pojutrze, wtedy jak już będą mieli ten dokument w ręce, projekt ustawy, czy jakieś założenia projektu ustawy, no cokolwiek, a na razie to są te słowa, które znamy z przekazu i rzecznika rządu, czy polityków opozycji, no to zupełnie to wszystko się jakoś w całość jednolitą nie układa. No, nawet nie wiemy tego, czy to będzie ta ustawa posła Hoca modyfikowana, tak, czy to będzie zupełnie nowy nowa. Projekt, dwa projekty. I jeszcze podobno pojawiła się jakaś informacja, że prezes Kaczyński poinformował opozycję o jakiejś koncepcji, która pozwalałaby pracodawcom ciągać po sądach swoich pracowników, którzy nie są zaszczepieni. No przecież to jest jakaś galopująca paranoja. Znaczy, no tym bardziej dla mnie to jest absurdalne, że wiemy, że osoby zaszczepione, bo to chodzi o to, że wtedy one stwarzają ryzyko dla innych i inne osoby mogą nich się zarażać, ale osoby zaszczepione też mogą innych zarażać. Nie jest to takie też do końca potwierdzone w jak dużo mniejszym stopniu. To podobno około 9-krotnie mniejsze prawdopodobieństwo. Okej, ale w każdym razie zarażać też mogą, więc co? Wtedy też można zaszczepionych po tych sądach ciągać i też oskarżać o to, że kogoś mogli zarazić. No, no, ta koncepcja wydaje się jakaś turbo absurdalna. Ale to jest w ogóle jakieś zrzucenie odpowiedzialności no, z absurdalna, państwa ale... po raz kolejny na obywateli, na pracodawców. Znaczy, no, i w ogóle w obecnej sytuacji to jest coś do sądów miałoby trafić tysiące spraw, to też nie wiem, finał ich pewnie mielibyśmy w okolicach końca tej dekady. Setnej pewnie, fali. Obym się myliła. Kiedy? No to przecież wszystko inne chyba musiało być odłożone na bok, żeby sądy zajęły się teraz tymi sprawami. I sprawa kolejna, podobno z tej już słynnej, owianej legendą, to chyba trzeba tak nazywać, ustawy Hoca, podobno zniknęło... Co jest najbardziej ciekawe w niej, że poseł Hoc, to ta ustawa na niego spadła trochę jak grom z jasnego nieba oczywiście, bo ona taka jest Hoca, jak i nasza mniej więcej dokładnie. Ta ustawa. Podobno zniknął zapis także o obowiązkowym szczepieniu lekarzy, co było zapowiadane przez ministra zdrowia. Podobnego zapisu nie ma. On tam był w tej ustawie i zniknął. No ale to myślę, że a właściwie nie lekarzy, tylko pracowników opieki zdrowotnej, tak, bo to bardziej chodzi o te przepisy covidowe, to naprawdę wygląda to wszystko mało poważnie, absurdalnie. Albo Prawo i Sprawiedliwość chce coś robić, albo nie chce tego robić. No bo trudno naprawdę się już w tym wszystkim połapać. No ta ustawa przecież we wrześniu słyszałem, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu to będzie przyjęte. Potem polityczne spory w samym obozie Zjednoczonej Prawicy, przejęcie tego przez posła Hoca i kolejne zmiany. Tutaj teraz wczoraj nowa zupełnie koncepcja, więc myślę, że niech na papierze zobaczmy już co, jak to wygląda, jakie są te nowe propozycje. I żyć się w ogóle bo trudno tak naprawdę poważnie brać te wszystkie zapowiedzi, deklaracje rządzących, jeżeli chodzi o legislację covidową, bo to zupełnie abstrahując od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie. To po prostu nie wygląda to profesjonalnie i poważnie. Zdecydowanie tak. To teraz słów jeszcze kilka o Pegasusie. Michał Kołodziejczak, kolejną osobą, która przez Citizen Lab została zidentyfikowana jako zaatakowana Pegasusem przez polskie służby. Czy ty w ogóle już cokolwiek z tego rozumiesz, Jacku? Bo doskonale już wiemy, nieraz z państwu i tłumaczyliśmy, i my czytaliśmy, i dowiadywaliśmy się na ten temat, że Pegasus jest takim narzędziem, które po pierwsze, no nie do końca wiadomo, czy w ogóle legalnie można stosować w państwach demokratycznych, ale to odkładając na bok to, miał służyć wyłącznie do ścigania naprawdę najcięższych przestępców, głównie chodzi o terroryzm. Dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy przed programem, zadałeś mi bardzo dobre pytanie. Kim dwa lata temu jeszcze był Michał Kołodziejczak? Znaczy, oprócz tego, że zakładał rzeczywiście agrounię i zaczynał już być coraz głośniejszy, no to nie miał, ani nie startował do Sejmu, czyli w tej kampanii wyborczej nie brał udziału. O co tutaj chodzi? Znaczy, naprawdę chyba musiał mieć rację Marek Suski, który powiedział, że kilkaset osób rocznie było inwigilowanych po prostu. No tak, ale te kilkaset osób to też z posłem Dziamborem o tym rozmawialiśmy. To też nie są takie liczby. Nawet jeżeli było kilkaset osób rocznie inwigilowanych, to no ale nie Pegasusem, na litość boską. No nie Pegasusem. Jeżeli chodzi o
możliwość stosowania takich technik operacyjnych, na które zgodę musi wyrazić sąd, to rocznie to są tysiące. I zarządów Platformy oczywiście, to było że też tak, ale Pegasus, 5 tysięcy tak, ale nie Pegasus. Znaczy naprawdę strasznie mnie irytuje, jeżeli ktoś próbuje na równi stawiać kwestie podsłuchów czy sprawdzania billingów z Pegasusem, który jest narzędziem totalnej inwigilacji. No tak, tylko przypomnę ci, że zarządów Platformy był skromniejszy system, który Jacku, nie też musisz mi przypominać, pozwalał, dlatego, włączasz ja... mikrofon i kamerę. Poczekaj, zadaję coś teraz powiedzieć. Nie musisz mi tego przypominać, bo jak ja rozmawiam z politykami Platformy Obywatelskiej, to dokładnie ich o to pytam, że do czasów Platformy też była słynna sprawa z podsłuchiwaniem dziennikarzy, na przykład, chociaż każda z tych spraw jest umarzana w tej chwili. Natomiast nie zgodzę się na porównywanie inwigilacji Pegasusem z innymi metodami operacyjnymi, nie, które były stosowane wcześniej. Nie, inwigilacja Pegasusem jest, tylko że też uważam, że przesadą jest mówienie, że sam system wygląda to bardzo podejrzanie, że Michał Kołodziejczak, że Roman Giertych, prokurator Wrzosek, że faktycznie mieli być objęci taką kontrolą, ale co do zasady stosowanie w dzisiejszych czasach takiego systemu wobec przestępców podejrzanych o przestępstwa, to nie uważam, znaczy uważam, że tylko, że żadna z tych osób, nie powinno nas to jakoś dziwić. No, w takim żyjemy świecie, że no, jeżeli kiedyś wystarczyło podsłuchiwać telefon, teraz ktoś w obawie przed podsłuchiwaniem korzysta z innych form komunikacji, no to jasne, że trzeba... Nie jest przestępcą, ani wobec żadnej z tych osób nawet zarzutów nie usunięto. Nie, no, dlatego, no, mówię, to że, jest... dlatego mówię, że rozróżniam dwie kwestie. Jedna rzecz Pegasus, a druga to wobec kogo był stosowany i to wobec kogo był stosowany budzi moje bardzo poważne zastrzeżenia. No właśnie, i w związku z tym, czy nie uważasz... sam fakt, że mógł być stosowany. Uważasz, że uda się ta idea powołania komisji śledczej, czy raczej nie ma szans? No, czy raz, Kubis że sama idea gra, jak mu prezes zagra udać, jednak, czy też no tańczy, jak mu prezes zagra, czy nie? Ale też jak ta komisja zostanie powołana, no to ile nam zostało czasu do końca kadencji? Tak naprawdę tym no, bardziej, że półtora czas roku ma być albo od 2005 mniej, roku, prawda? Czyli a potem, to jeszcze, potem to już kampania wyborcza tak ruszy pełną parą, więc jeżeli komisja ma zająć się czasem od 2005 roku, to za rok będzie pewnie w jakimś 2008, jeżeli chodzi o pracę. W ogóle nie chcę być komisji, tej komisji. Też te... Mówi Paweł Kukiz kilka dni temu. Będę głosował za powstaniem tej komisji tylko wtedy, kiedy stanę na jej czele, mówi Paweł Kukiz. No tak, no, różnią się. Ja też z nim właśnie rozmawiałem parę dni temu i mówił, że absolutnie przewodniczący nie interesuje go. To no, wczoraj mówił, że to jest konieczny warunek, a dzisiaj Artur Dziambor mówi, że poprą komisję z Pawłem Kukizem jako przewodniczącym tylko pod warunkiem, jeżeli Paweł Kukiz zadeklaruje, że nie będzie startował z list PiS. Więc no i tak coraz bardziej piętrowa nam się ta tak struktura. Tak, to się kręci, drodzy państwo. Po prostu, ja nie wiem, trzeba chyba jakąś melisę pić już... w hektolitrach, żeby... trochę dystansu wystarczy po prostu. Wiesz co? Nie wiem. Świata. Moim zdaniem to już nie są wydarzenia, do których w ogóle potrzeba nabierać dystansu, bo sytuacja jest niezwykle poważna pod każdym względem. Jacek Prusinowski, gospodarz programu Sedno Sprawy. Jacku, bardzo ci dziękuję. Bardzo, dobrego dnia. Spokojnego, dobrego dnia. Państwa gościem już za chwilę były premier Leszek Miller. Oczywiście o pandemii i o Pegasusie będziemy rozmawiać, ale oczywiście też, tak jak państwu zapowiedziałam na początku, naszą uwagę przyciągnie sytuacja na Ukrainie i ewentualna agresja rosyjska, ale od pandemii zaczniemy, bo to jest coś, co dominuje nasze życie na co dzień, więc już za chwilę rozmowa z panem Leszkiem Millerem. Wcześniej dwa słowa po wczorajszym spotkaniu u premiera z oczywiście Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim, między innymi przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych. Ograniczenia epidemiczne ograniczają w ogóle kwestie szczepień. Znaczy nie chcieliby, żeby w ogóle szczepienia wpływały na jakiekolwiek ograniczenia dotyczące funkcjonowania życia społecznego, gospodarczego. Z drugiej strony mamy drugi skrajny pogląd, który mówi o tym, że każdy powinien mieć przymus szczepień, że bez szczepień nie powinno się na przykład móc poruszać w sferze publicznej. W związku z tym widzimy, że to spektrum różnego rodzaju opinii w tym zakresie jest bardzo różne. Tym bardziej dobrze, że dzisiaj te różne zdania mogły być przedstawione podczas dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszym procedowaniem rozwiązań, o których my mówiliśmy wcześniej, to chciałbym podkreślić, że ta ustawa, która w tej chwili jest złożona w Sejmie, czyli projekt poselski, który firmuje, którego przedstawicielem jest pan poseł Hoc, on nadal będzie procedowany. Taka informacja przed chwilą tutaj do nas dobiegła, że miałoby być inaczej. Ten projekt nadal będzie procedowany. Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować te wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj i jutro. Najprawdopodobniej byśmy pokazali, które z nich mogą być jeszcze uwzględnione w tym projekcie ustawy, który będzie procedowany w Sejmie. Dokładnie to samo słyszeliśmy po spotkaniu u marszałek Witek. Przypominam, tych spotkań było już kilka. Za każdym razem dokładnie powtarza się ten sam schemat.
mamy opowiedzieć, jakie my mamy propozycje, premier bądź marszałek Witek, minister zdrowia, wiceminister słuchają, kiwają głowami i nic się nie dzieje. Ludzie umierają. W szczycie fali czwartej, fali wariantu Delta, mieliśmy 800 zgonów dziennie. W szczycie fali piątej, omikronu, będziemy mieli tych zgonów kilka tysięcy. My się domagamy tego, żeby rząd robił wszystko, co w jego mocy, żeby ratować życie i zdrowie obywateli. Z drobnym poślizgiem, jak Państwo zauważyli, ale jesteśmy, a przede wszystkim jest z nami Państwa gość, Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami opozycji ani premier, ani prezes Jarosław Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie przedstawili żadnego projektu ustawy związanego z nową strategią działania wobec pandemii COVID-19. Opozycja, delikatnie mówiąc, irytowana z tego spotkania wyszła. Czy pan ma jakąś teorię dotyczącą tego, po co to spotkanie w ogóle się odbyło? No, opozycja konsekwentnie gra rolę pożytecznych idiotów, chodząc a to na zbędne spotkanie z panią marszałek Witek, teraz chodząc do premiera. Opozycja wychodzi z tych spotkań zirytowana, tylko jest podstawowe pytanie, a po co tam chodzi, skoro wiadomo jak jest. I kroplą, która przepełniła czarę, to jest dymisja 13 czołowych ekspertów z Rady Medycznej przy premierze, którzy powiedzieli nie mniej, nie więcej, tylko że rząd świadomie i celowo nie walczy z pandemią, dlatego że najważniejsze dla rządu jest utrzymanie się przy władzy, a nie zdrowie obywateli. No więc jeśli tak, to chociażby po to, żeby jakoś podkreślić wagę uczonych, którzy się poddali do dymisji, opozycji tam nie powinno być. I mam nadzieję, że już nigdy tam nie pójdzie. Panie premierze, ale w takiej sytuacji może się zawsze w stosunku do opozycji pojawić zarzut, że nie chce współpracować, że w sytuacji nadzwyczajnej nawet proszona przez premiera Mateusza Morawieckiego odmawia jakiejś współpracy i własnego wkładu ewentualnie w walkę z pandemią. No i będzie powtarzany co i rusz argument opozycji totalnej, której nie zależy, która nie pochyla się nad zdrowiem i życiem Polaków. No tak by było. Proszę pani, to nie opozycja jest totalna, tylko rząd jest totalny, a opozycja jest przeraźliwie słaba na tym tle. I oczywiście tak by było, tylko że opozycja też ma język w ustach i też może przedstawić swoją narrację prowadzającą się do tego, że nie uczestniczy w próbach przerzucenia odpowiedzialności za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków, i ta odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na rządzących i opozycja nie pozwoli, żeby rząd przerzucił tę odpowiedzialność na tych, którzy nie mają żadnych instrumentów do sprawowania władzy. Nie było żadnej ustawy, mało tego, nie wiadomo kiedy będzie nowa, czy obecna, nad którą procedują w Sejmie, po prostu będzie zmodyfikowana. Wiemy tylko tyle, że wypada z tej tak zwanej ustawy Hoca kwestia obowiązkowych szczepień personelu medycznego, pracowników opieki zdrowotnej, szerzej rozumiana. Jarosław Kaczyński też zapowiedział dość niejasno możliwość wysyłania sprawy do sądu przez pracodawcę, jeżeli pracownik nie będzie zaszczepiony. Panie premierze, o co tutaj chodzi? To znaczy naprawdę trudno chyba brać pod uwagę, że w Prawie i Sprawiedliwości, że w obozie rządzącym nie ma osób merytorycznych. Czy to jest celowe wprowadzanie jakiegoś chaosu, żeby społeczeństwo już ostatecznie nie wiedziało, co robić? Czy faktycznie być może jest tak, że no po prostu nie ma już ludzi, którzy w sposób merytoryczny potrafiliby w tej kwestii pracować? Proszę pani, w takiej sytuacji, gdzie pandemia zbiera obfite żniwo, głosem, który jest jednocześnie decyzją, musi być opinia medyków, opinia lekarzy, naukowców, a nie opinia polityków.
A w tej sytuacji, jaką mamy, jest dokładnie odwrotnie. Uczeni i naukowcy mówią jedno, a ludzie z PiS-u mówią, a my i tak wiemy lepiej i dla nas najważniejsze jest utrzymanie się przy władzy. Czyli nie będziemy podejmowali żadnych decyzji, które mogą naruszyć nasz elektorat. I dlatego nie ma dzisiaj w Polsce żadnych mechanizmów zachęcających czy zmuszających ludzi do szczepień, a to jest podstawowy warunek ograniczenia tych tragicznych wydarzeń, które mają miejsce. Ta ekipa w związku z tym nie ma żadnego pomysłu na walkę z pandemią, a aktywność tego rządu pisowskiego sprowadza się do słupa ogłoszeniowego, na którym codziennie mamy przerażające statystyki nowych zachorowań i nowych zgonów. No dobrze, tylko teraz pytanie, panie premierze, czy trochę odpowiedzialności nie ponosi też tutaj takie no, zwykłe społeczeństwo? No bo ostatecznie to my decydujemy, czy chcemy się szczepić, prawda? Znaczy nikt nas do tego nie jest w stanie zmusić, nikt na siłę nas nie przekona. Zresztą był taki sondaż w Okopres parę dobrych tygodni temu, który pokazywał, że właśnie my, Polacy, uważamy, że odpowiedzialność za obecną sytuację ponosimy my, Polacy. Nikt nie ma pretensji do rządu, czy do jakichś innych gremiów, tylko sami do siebie. No i dopóki takie badania się ukazują, to rząd nic nie zrobi. Dlatego, że rząd wie, iż te kolejne dziesiątki tysięcy zgonów nie idzie na jego konto, tylko Polacy go rozgrzeszą. Powiedzą, no tak, to my tutaj jesteśmy winni i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli prawdą jest, że Polacy biorą to na siebie, to po co w ogóle rząd? To przecież można, społeczeństwo może funkcjonować bez rządu. Tylko wystarczą na przykład, wystarczą tylko samorządy albo jakieś organizacje społeczne. Proszę pani, rząd jest od tego, żeby czasami podejmował decyzje, które średnio albo w ogóle nie podobają się jakimś dużym grupom społecznym. Ale w konsekwencji realizacja tych decyzji idzie na rękę również tym, którzy w danym momencie uważają, że to są decyzje niewłaściwe. No po to jest rząd, żeby więcej rządził. To teraz a propos działań rządu czy polskich służb w sprawie inwigilacji Pegasusem mamy kolejne dwa nazwiska potwierdzone przez Citizen Lab. To jest Michał Kołodziejczak, czyli lider AgroUnii. To jest autor książki o Mariuszu Kamińskim. Panie premierze, o czym świadczy to, że no, takie dwa nazwiska były atakowane Pegasusem? Bo to już nie są czynni politycy, to nie są parlamentarzyści, to nie są szefowie sztabów, to nie są osoby wreszcie, które miały jakiekolwiek kłopoty z prawem, dlatego że no, nigdy styczności z prokuraturą chociażby nie miały, o czym mówi chociażby sam Michał Kołodziejczak. To jakiej skali my tych podsłuchów musimy się spodziewać, skoro no, Pegasus dotknął nawet Michała Kołodziejczaka? Pan Suski powiedział, jaka to jest skala. Powiedział, że to chodzi o kilkaset podsłuchów czy kilkaset osób podsłuchiwanych rocznie. No więc my na razie widzimy tylko niewielki ułamek tego wszystkiego, co jest związane z użyciem Pegasusa. I opinia publiczna ma prawo żądać, żeby poznać pełną listę. Skoro Suski mówi, że kilkaset osób rocznie, no to kilkaset, a nie 5, 6 czy 10. No dobrze, tylko o czym to świadczy, panie premierze? Znaczy, w jakiej my sytuacji się w tej chwili znaleźliśmy jako państwo, jako społeczeństwo? No to świadczy o tym, że urządzenie czy system, który jest stworzony do walki z terroryzmem i ze zorganizowaną przestępczością, jest stosowany do celów, czy był stosowany do celów zupełnie innych. Mianowicie do walki politycznej z przeciwnikami, już nawet nie PiS-u, tylko z przeciwnikami grupy trzymającej władzę w PiS-ie, która określiła, kto ma być podsłuchiwany, a kto ma nie być podsłuchiwany. Właściwie słowo podsłuchiwany to jest złe słowo. Dlatego, atakowany, bo to jest broń cybernetyczna, czyli trzeba mówić o ataku po prostu. Jest broń cybernetyczna i tutaj podsłuchy to jest tylko jedna część, wycinek tylko sprawy, prawda? Więc trzeba użyć słowo, kto był atakowany za pomocą tej broni cybernetycznej. Więc byli atakowani ludzie, którzy z różnych powodów nie podobali się decydentom, którzy tą bronią dysponują.
No dobrze, tylko to już jest no, jakaś paranoja taka, jeżeli chodzi o życie społeczne. No proszę pani, państwo polskie od dawna jest skażone rozmaitą paranoją. Przecież po złamaniu trójpodziału władzy Polska przestała być państwem praworządnym, czy państwem prawa. Jest pytanie, czy nadal jest państwem demokratycznym. No ale chociażby te działania pokazują, że nie jest państwem demokratycznym, że stacza się w kierunku władzy dyktatorskiej czy autokratycznej. Ale to nie jest wiadomo od dzisiaj, to jest wiadomo od dawna. To teraz słów kilka o komisji śledczej w Sejmie. W ogóle nie chce być w tej komisji, nie chce w niej zasiadać, mówi kilka dni temu Paweł Kukiz. Wczoraj twierdzi, że zagłosuje za jej powstaniem tylko wtedy, kiedy stanie na jej czele. Czy pana zdaniem w ogóle powoływanie tej komisji ma sens? Czy pochylanie się nad tym w tej kadencji Sejmu ma jakikolwiek sens? Czy prace tej komisji mają sens, jeżeli na jej czele stanie Paweł Kukiz? Proszę pani, nie ma sensu powoływanie tej komisji z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, nie należy mieszać podsłuchów wykonywanych za pomocą tradycyjnych systemów elektronicznych, czyli tych, które były stosowane w roku 2005, 2006, 2007 i tak dalej, z tym, co już żeśmy prawidłowo nazwali, z bronią cybernetyczną. Otóż komisja powinna być powołana tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie do spraw użycia Pegasusa, dlatego że te wcześniejsze systemy nie powinny być mieszane z tym, czym PiS dysponował, czy dysponuje. To jest pierwsza. A druga, no wie pani, jeżeli Kukiz mówi najpierw, że go nie interesuje wejście do tej komisji. Teraz okazuje się, że ta komisja ma mieć skład 5 osób z PiS-u, 5 osób z opozycji i Kukiz jako przewodniczący, prawda? Czyli Kukiz trzyma lejce i decyduje o wszystkim. To może lepiej od razu poprosić pana Kaczyńskiego, żeby stanął na czele tej komisji. Czyli pan w takie próby niepodległości, wychodzenia na niepodległość Pawła Kukiza nie wierzy. To jest raczej taki scenariusz napisany przez Jarosława Kaczyńskiego i skrupulatnie wykonywany przez Pawła Kukiza, który bardzo mocno będzie walczył o miejsce na listach czy do Senatu, czy do Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, bo wie, że sam się do tego Sejmu nie dostanie. Proszę pani, do momentu, w którym nie będzie można powołać komisji do spraw Pegasusa, komisji śledczej, to nie należy jej powoływać. Poza tym zupełnie dobrze radzi sobie komisja w Senacie, która wprawdzie nie ma uprawnień śledczych, ale w tym przypadku chodzi głównie o to, żeby ta komisja dostarczała wiedzy opinii publicznej. Ona to robi znakomicie, więc naprawdę wystarczy. A jak w przyszłości zmieni się władza, to wtedy należy powołać komisję do spraw Pegasusa. To a propos komisji senackiej, dość głośne wystąpienie przed obliczem senatorów ostatnio było Mariana Banasia. Wczoraj bardzo głośna komisja immunitetowa, tak zwana, bo wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość już od wielu miesięcy immunitet Marianowi Banasiowi próbuje uchylić. Wczoraj została przerwana, ani Marian Banaś, ani jego prawnicy nie zostali dopuszczeni do głosu. Dziś ta komisja immunitetowa została zwołana na godzinę 9, tuż po godzinie 8. Widać więc, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo zdeterminowane, żeby w prezesa Najwyższej Izby Kontroli uderzyć. Czy pana zdaniem PiS-owi się to uda? Czy ten immunitet Banasia zostanie uchylony? To się może udać. PiS zrobi wszystko, żeby usunąć pana Banasia, no, który, jak to ładnie określono, spełnia rolę takiego świadka koronnego. Czyli on odkrywa różne ponure tajemnice PiS-u, mimo że sam ma wiele na sumieniu. Mhm. Więc z punktu widzenia PiS-u to jest rzecz nie do zniesienia. I oni zrobią wszystko, żeby pana Banasia jak najszybciej usunąć z tego stanowiska. Panie premierze, powiedział pan na początku, że opozycja nie powinna stawiać się na spotkaniu u premiera. A czy pana zdaniem opozycja powinna stawić się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w piątek u prezydenta Andrzeja Dudy? Opozycja tutaj ma niewielki wybór, dlatego że tyle razy domagała się, żeby pan prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Domagała się przy różnych okazjach.
także i mniejszego kalibru niż to, co się w tej chwili dzieje w relacjach jak Ukraina-Rosja, że gdyby teraz opozycja powiedziała, że nie pójdzie, no to niestety narazi się na śmieszność. Więc nie ma innego rozwiązania, jak pójść, ale bardzo zdecydowanie potem ocenić, co tam tak naprawdę się zdarzyło. W mediach jest napisane, że pan prezydent Duda, który niedawno rozmawiał z przywódcami kilku krajów europejskich, ma złożyć sprawozdanie i przedstawić informacje o tym, o czym tam się mówiło, tym bardziej, że rozmowa była tajna. No, jeżeli taki jest szlachetny zamiar pana Dudy i biorąc pod uwagę bezustanne domagania się opozycji o taką rozmowę, no to opozycja oczywiście tam powinna pójść, ale już przy następnym razie powinna się bardzo mocno zastanowić, czy warto spotykać się z prezydentem. Panie premierze, nie ma pan wrażenia, że prezydent zaczyna troszeczkę tak powolutku zmieniać taktykę sprawowania swojego urzędu? No, jeżeli to by była prawda, to by świadczyło o roztropności pana prezydenta, bo prezydent musi się zastanowić i zadać sobie podstawowe pytanie, co będzie robił po zakończeniu kadencji. Już trzeci raz nie będzie mógł być prezydentem, trzecią kadencję. No więc PiS nie będzie rządził do końca świata. Jeżeli prezydent myśli o jakimś poważnym stanowisku międzynarodowym, to bez poparcia Stanów Zjednoczonych nie da się tego osiągnąć. No więc jeżeli zauważymy rzeczywiście, ale nie takie kosmetyczne jak dotąd zmiany, jakieś kolejne weta dotyczące złych ustaw, no to by świadczyło to o tym, że prezydent po wielu latach wreszcie poszedł po rozum do głowy, no ale to na to trzeba poczekać. Kiedy słuchamy przedstawicieli amerykańskiej administracji, chociażby Antonego Blinkena czy Kamali Harris, ich teza na temat ewentualnego ataku Putina na Ukrainę jest taka, że ten atak jest bardzo prawdopodobny, że ta sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. Rzeczywiście czuć emocje, rzeczywiście czuć ogromne napięcie, ale u nas część generałów, na przykład chociażby generał Różański, mówi, że gdyby Putin naprawdę miał plan ataku na Ukrainę, to nie byłoby o tym tak głośno, tylko po prostu by zaatakował. A w tej chwili to jest zwykła polityczno-geopolityczna gra prezydenta Federacji Rosyjskiej. Pan skłania się ku któremu scenariuszowi? Że Putin rzeczywiście zaatakuje, czy po prostu będzie to przeciągał i próbował jakieś tam swoje korzyści z tej sytuacji wyciągnąć? Myślę, że teza generała Różańskiego jest słuszna. No, zwykle atakuje się w sposób, który gwarantuje zaskoczenie dla przeciwnika. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że mimo takiej narracji wojennej, to politycy amerykańscy cały czas utrzymują dialog z Putinem. W ubiegłym tygodniu spotkał się Siergiej Ławrow z Blinkenem. Po tym spotkaniu był komunikat, że w tym tygodniu Amerykanie przedstawią na piśmie odpowiedź na różne oczekiwania i wnioski Rosjan. W piątek ma się spotkać Macron z Putinem, więc no, z jednej strony taka rzeczywiście atmosfera jakby, nie wiem, bliskiej już wojny, ale z drugiej strony normalne kontakty i rozmowy dyplomatyczne. Czyli podsumowując, w atak Putina na Ukrainę pan nie wierzy w tej chwili? Nie, ja nie mogę niczego wykluczyć, bo ja po prostu nie mam wystarczających informacji, żeby ocenić to dokładnie. Natomiast na tym etapie jest tak, że obydwie strony nie zaprzestają kontaktów dyplomatycznych. No a jeżeli tak, to może coś pozytywnego z tego się narodzi. Niemniej jednak oczywiście, że działania zbrojne są niewykluczone, chociaż mnie się wydaje, że to nie byłyby takie działania, do których się przyzwyczailiśmy, oglądając chociażby filmy z II wojny światowej. No tak, wielu to raczej porównuje do wojny w Czeczenii, ewentualnie. Tak, raczej tak. Ataki powietrzne, próby rozwiązania przy najmniejszych stratach, czyli głównie w powietrzu i tak dalej, i tak dalej.
No, zobaczymy. W każdym razie wygląda na to, że w tym tygodniu, biorąc pod uwagę chociażby te zapowiedziane rozmowy i tak dalej, że w tym tygodniu żadnego ataku nie będzie. Panie premierze, to jeszcze na sam koniec o tej opozycji, która według pana gra w tej chwili rolę pożytecznych idiotów, chodząc by chociażby na spotkania z premierem. Ja chciałam pana zapytać o tę koncepcję, o której mówi się coraz głośniej. Pewnie czytał pan albo słyszał pan, chociaż jeśli pan nie czytał, te teorie Macieja Gduli, polityka lewicy, o tym, że lewica razem, ale bez Tuska. Zapewne zna pan także retorykę Szymona Hołowni, który twierdzi, że dość podziału Kaczyński-Tusk i że trzeba wyjść z nowym programem i z nową propozycją, w związku z tym nie ma sensu tego Tuska się tak kurczowo trzymać. Do tego dochodzi środowiska Jarosława Gowina, który to już zapowiedział powrót, a jego posłowie apelują, aby Szymon Hołownia na kolanach u Donalda Tuska nie siadał. Czym to pana zdaniem się zakończy? No to są pomysły przedszkolaków, którzy mają kubeczki i szpadelki i siedzą w piaskownicy i rzucają w siebie piaskiem i cieszą się z tego powodu. To po prostu nie jest poważne i świadczy o tym, że ci ludzie nie dorośli do poważnej polityki. Ja oceniam to w ten sposób, że jeżeli opozycja chce nie tylko znaleźć się w Sejmie w przyszłej kadencji, ale chce rządzić, czyli odsunąć PiS od władzy, to musi wystartować na jednej liście wyborczej. Tak, żeby naprzeciw jednej listy Zjednoczonej Prawicy była druga lista Zjednoczonej Opozycji i sondaże, które ostatnio były publikowane, o tym świadczą, że wtedy opozycja ma przewagę. Po drugie, że w takiej sytuacji trzeba się jednoczyć wokół najsilniejszego, a niewątpliwie dzisiaj, biorąc pod uwagę potencjał i mandaty w Sejmie, najsilniejsza jest Koalicja Obywatelska. Szefem tejże koalicji, czy Platformy Obywatelskiej, jest Donald Tusk. Więc jakiekolwiek machinacje, które miałyby być wymierzone w Donalda Tuska i w tą najsilniejszą siłą opozycyjną, są dowodem takiej impotencji umysłowej. No dobrze, ale Szymon Hołownia twierdzi, że Donald Tusk już miał szansę się sprawdzić, że Donald Tusk utknął w roku 2014, że chce powrócić do startego już podziału, którego społeczeństwo ma dosyć z Kaczyńskim, że to nie chodzi o to, żeby działać tak, jak zagra Donald Tusk, no bo jednak pozostałe partie opozycyjne są podmiotami, a nie przedmiotami na tej polskiej scenie politycznej. Czy te tezy pana zdaniem świadczą o tym, że także Hołownia do polityki po prostu nie dorósł? Nie, te tezy świadczą o tym, że tacy politycy jak Hołownia jakby źle oceniają obecną sytuację. Mhm. Oni traktują, że mamy do czynienia z normalnym systemem demokracji liberalnej. Mamy normalne władze, trójpodział władz i zapominają, że tak nie jest. Mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu. I zamachem stanu, który zmienia ustrój Rzeczpospolitej. I w związku z tym najważniejszym zadaniem jest zrobienie kroków, które jakby usuwają tych, którzy tego zamachu stanu dokonują. Czyli nie ma dzisiaj ważniejszego celu niż odsunięcie PiS-u od władzy. A najłatwiej to zrobić za pomocą jednej listy wyborczej. A wszystkie rozmaite różnice programowe, podziały programowe i tak dalej, na to przyjdzie czas, kiedy PiS nie będzie rządził. Leszek Miller, były premier, eurodeputowany. Bardzo dziękuję, panie premierze. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę jak zwykle i do zobaczenia. Nawzajem dziękuję bardzo. Dziękuję. Już za chwilę o sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, o ewentualnym możliwym ataku Władimira Putina na naszych sąsiadów Ukraińców właśnie, o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i polskiej strategii wobec polityki wschodniej, ale także właśnie wobec Ukrainy z dr Małgorzatą Bonikowską rozmawiać będziemy. Nasi goście, z którymi już no, od jakiegoś czasu analizujemy sytuację związaną z planami Władimira Putina, mówią krótko i zgodnie jedno. Jemu marzy się Związek Radziecki 2.0.
część ludzi w Polsce, ekspertów, stawia te sprawy w takich kategoriach, że to jest jakaś kwestia Ukrainy. Będziemy pomagać albo nie pomagać. Ta sprawa bezpośrednio dotyczy polskiego interesu narodowego w każdym wymiarze już teraz, bo nawet jeżeli Putin nie wejdzie wojskowo, to już teraz w taki sposób ciśnie Europę gospodarczo i energetycznie, że w polskim rządzie powinny być od rana do wieczora wszystkie czerwone żarówki zapalone. I powinien dostać po głowie od naszego rządu rząd węgierski, bo jest to niby nasz sojuszniczy rząd, a po prostu już w tej chwili nie ma dnia, żeby najbliższy niby polskiemu rządowi rząd w Unii Europejskiej, czyli węgierski, nie chwalił Putina. Rząd powinien natychmiast otworzyć na nowo relacje z Niemcami, skończyć z tymi głupimi kłótniami w rodzinie, z Niemcami, z Francuzami, z Hiszpanami. Ale to zaraz znowu wraca sprawa Nord Streamu. No Niemcy to też Nord Stream, prawda? Nord Stream trzeba cisnąć do końca, to znaczy nawet jeżeli się nie uda go zatrzymać, jeszcze jest kwestia certyfikacji, czyli tam jeszcze można go zatrzymać, trzeba cisnąć do końca, ale to trzeba tak jak w rodzinie się negocjuje. Jak coś nie poszło, to będziemy mieli żetony na następny raz. W 2014 roku po aneksji Krymu tak naprawdę wszyscy zerwali z Putinem relacje te dyplomatyczne, nie było żadnych kontaktów. Do czego doprowadził? Dzisiaj z Putinem rozmawiają wszyscy. Oczywiście jest to pod groźbą tego szantażu, który on stosuje, tego militarnego, ale jednak w moim przekonaniu uzyskał to, że stał się znowu podmiotem, z którym rozmawia wymiar ten szerszy. Praktycznie wszyscy główni przywódcy krajów światowych. On ma duży wpływ na to, co się dzieje w Armenii. Ostatnie zdarzenia w Kazachstanie też potwierdzają, że Putin kontroluje tą sytuację i jest gotowy natychmiast reagować. I tak, Putin dąży do tego, aby odbudować Rosję w tym wymiarze, tak jak kiedyś Związek Radziecki. Może nie do końca, bo już część krajów, tak jak kraje bałtyckie, należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale takie plany Putina, jestem przekonany, że są mocno, że tak powiem, zalogowane w jego przekonaniu. I on chce przejść do historii jako ten, który odbuduje potęgę Rosji. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, państwa gościem, gościem Super Raportu. Kłaniam się, pani profesor. Dzień dobry. Słyszymy się dobrze, bardzo się cieszę. Pani profesor, czy pani postawiłaby dzisiaj taką tezę po tych kilkunastu tygodniach kryzysu na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nie daj Boże, rosyjsko-ukraińskiej, że Władimir Putin poniekąd triumfuje? W pewnym sensie tak, dlatego że wszedł do gry najważniejszej, w pierwszorzędnej lidze gra obecnie. Ja się tu zgadzam z Pawłem Kowalem, że to dla Polski jest absolutnie zła zmiana i my powinniśmy być bardzo zaniepokojeni. Natomiast czy on wygra całą rozgrywkę? Zobaczymy, jaki będzie wynik tych negocjacji, które się przecież cały czas toczą. A Putin to, co robi dzisiaj, to jest testowanie. To jest naprawdę testowanie, testowanie jedności Zachodu, testowanie reakcji i pojedynczych państw i ugrupowań takich jak Unia Europejska i w końcu NATO jako sojuszu. I tu rzeczywiście w tym kontekście niefortunne jest to, że my jednak ciągle nie mówimy jednym głosem. Sojusznicy natowscy wydaje się, że są zdeterminowani, ale też nie wszyscy. Słyszeliśmy ostatnio wypowiedź prezydenta Chorwacji, który mówił, że jak przyjdzie to do czego, to Chorwaci się nie będą bić za Ukrainę, czy nie będą się w ogóle angażować i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że Putin ma w wielu państwach Unii Europejskiej i szerzej Zachodu swoich sympatyków, a może nie sympatyków, tylko takich ludzi, którzy uznają rację Rosji. Może to już wystarcza, żeby na przykład twierdzili, że w sumie Krym jest już nie do odbicia, że Krym jest rosyjski, a w zasadzie gdyby przyszło co do czego i byłaby inwazja na Ukrainę, to przecież Rosja ma do tego powody. Takie poglądy są dla nas bardzo niebezpieczne, no bo po pierwsze podważają podział granic, czyli ten ład międzynarodowy, który mamy tak naprawdę od upadku Związku Radzieckiego od 1995 roku. I to podważają wtedy otwarcie, bo Ukraina, Krym, to jest już złamanie granic, to już jest zmiana, bo Krym jest dzisiaj w rękach Rosji, chociaż faktycznie na mapach świata jest ciągle ukraiński. Natomiast nie było tam formalnej, otwartej rosyjskiej inwazji. Teraz taka sytuacja może nastąpić. Co więcej, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nastąpi. W związku z tym no, ta sytuacja jest dla Zachodu niezwykle trudnym testem, właśnie co Zachód zrobi w tej sytuacji. Właśnie, ale pani profesor, pani zdaniem Zachód ten test obleje ostatecznie?
Nie wiemy, mam nadzieję, że nie. Może być coś przeciwnego też, czyli że Zachód może się zjednoczyć właśnie, bo Putin daje dzisiaj niezwykle ważny powód do tej jedności. To znaczy dzisiaj jasne jest, że to jest zagrożenie. To już jest jasne nie tylko dla państw bałtyckich czy dla Polski, bo my to od dawna wiemy, ale zaczyna być to ewidentne dla Amerykanów, dla Francuzów, którzy zmienili narrację. No a Niemcy są poddawani ogromnej presji, bo oni ciągle chcą z tymi Rosjanami robić biznes, a tutaj się nie daje. No właśnie, pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jak pani ocenia tutaj zachowanie właśnie Niemiec? No bo z jednej strony mieliśmy deklarację nowego rządu, że gdyby Putin zaatakował, no to oczywiście Nord Stream 2 przestaje mieć prawo bytu, ale z drugiej strony no cały czas jakieś takie umizgi wokół Putina się odbywają. No i teraz jak pani właśnie rozumie i jak pani czyta to zachowanie państwa niemieckiego wobec Federacji Rosyjskiej? No ja to czytam jako bycie w pewnym sensie w pewnym potrzasku własnej polityki, dlatego że Rosja, pamiętajmy, w latach 90. i 2000. była uważana przez cały Zachód jako partnera, jako kraj, z którym można robić nie tylko biznes, ale taki kraj, z którym można rozmawiać o ładzie międzynarodowym, wspólnie rozwiązywać problemy, bo Rosja się na to też godzi i chce w tym uczestniczyć. Jako kraj partnerski Rosja była w G8, przecież nadal jest w G20, jest w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jest w Radzie Europy i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że Putin zmienił kierunek myślenia Rosji i władze rosyjskie pod jego przewodnictwem powoli zaczęły się dystansować do swoich wcześniejszych deklaracji, robić rzeczy, których nie powinien robić żaden kraj, który szanuje ład międzynarodowy, na przykład zmieniać granice innym państwom, a teraz wprost mówi się o przekroczeniu tej granicy, o naruszeniu integralności terytorialnej innego państwa przecież. W związku z tym no to w pewnym sensie Rosję wyklucza, samo wyklucza z obecnych instytucji, które gwarantują ten ład międzynarodowy. Kwestionowane jest dzisiaj członkostwo Rosji w Radzie Europy, no bo niby dlaczego. Chociaż Rosja, mówię, wróciła do Rady Europy, zawieszono jej członkostwo, ale to, no właśnie te dyskusje się toczą. I w szerszej skali te dyskusje się toczą również w niektórych państwach, które z Rosją bardzo chciały zbliżenia i gospodarczego, i politycznego, i takim państwem właśnie są Niemcy. I ponieważ taką politykę prowadzono wcześniej i zgodzono się na przykład, a nawet forsowano mocno projekt Nord Stream 2, ale nie tylko, bo wiele innych powiązań gospodarczych jest pomiędzy biznesem niemieckim i rosyjskim, to teraz jak się okazuje sytuacja polityczna, która się zmienia, stawia to wszystko pod znakiem zapytania. No ale oczywiście ani przedsiębiorcy niemieccy, ani w sumie też niemieckie władze nie cieszą się z tego rozwiązania. To jest problem dla Niemiec. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o surowce energetyczne, o to skąd Niemcy mają mieć prąd dla swojej niezwykle ekstensywnej gospodarki, rozbudowanej gospodarki, zwłaszcza teraz po pandemii, kiedy ruszyła ponownie, no to okazuje się, że one są od tej Rosji uzależnione. Właśnie poprzez to, że kupują od niej ropę i gaz. Więc to nie jest dla Niemiec komfortowa sytuacja. To teraz o sytuacji Polski w całym tym konflikcie, w całym tym bałaganie geopolitycznym, bo tak to już chyba trzeba nazwać. Pani powiedziała przed chwilą, że jeśli chodzi o zagrożenie płynące ze strony Rosji, to zarówno państwa bałtyckie, jak i Polska, no wiemy o tym już od dłuższego czasu. Ostatnio po tym spotkaniu, po tej rozmowie między najważniejszymi przywódcami państwowymi plus właśnie prezydentem Andrzejem Dudą, on wyszedł na konferencję prasową i powiedział, Polska jest bezpieczna. Dla Polski nie ma żadnego zagrożenia. No to teraz pytanie, czy to zagrożenie jest, czy to zagrożenie nie ma. Czy pani rozumie to zagrożenie po prostu inaczej, na przykład, niż prezydent Andrzej Duda? Ja myślę, że prezydent Andrzej Duda nie może mówić nic innego. Jest prezydentem państwa i nie może wywoływać sytuacji z kolei paniki, ale zagrożenie jest. I wszyscy to wiedzą, którzy zajmują się sprawami zagranicznymi oraz kwestią w ogóle bezpieczeństwa międzynarodowego. Zagrożenie wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wszystko to się dzieje w najbliższym sąsiedztwie Polski. Ukraina jest krajem sąsiedzkim, ale my również mamy granicę z Rosją bezpośrednią w obwodzie kaliningradzkim. Więc to nie jest gdzieś na antypodach, to nie jest gdzieś bardzo daleko, jak to na przykład postrzegają Hiszpanie czy no nawet Amerykanie. Tak? To jest fizycznie odległy teatr gry od nich, ale od nas nie. No a po drugie, my jesteśmy krajem, który Rosja uważa za taki, który powinien być w ich strefie wpływów. My nie byliśmy Republiką Radziecką, dzięki Bogu, tak jak Ukraina czy Białoruś, ale byliśmy w bloku wschodnim. I Rosja, obecna Rosja Putina, która jest dziedzicem historii i Rosji carskiej, i Rosji sowieckiej, czyli Związku Radzieckiego,
ubolewa ogromnie nad rozpadem Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, że w 1991 roku, jak się rozpada Związek Radziecki, to powstała z tego Rosja, Federacja Rosyjska i 14 innych państw, z czego 3, czyli państwa bałtyckie, są już po zachodniej stronie. Udało im się wykorzystać to okno możliwości i przerzucić się na zachód, jeśli tak mogę powiedzieć. Są też członkami NATO. Rosja się włączyła trochę z opóźnieniem, bo w latach 90. nie była w stanie się temu sprzeciwić, ale dzisiaj zdecydowanie się sprzeciwia. Rosja nie wyobraża sobie, żeby dalsze kraje, inne kraje byłego Związku Radzieckiego przechodziły na zachodnią stronę. Nie daj Boże, żeby w ogóle myślały o członkostwie w NATO, a dokładnie o tym myśli Ukraina. Mhm. Nie ukrywa tego. No zresztą to był warunek jakiś irracjonalny zupełnie Władimira Putina, prawda? Że ma dostać gwarancję, że Ukraina nie będzie pretendowała do zostania członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. No tak naprawdę to w ogóle jest warunek taki stawiany przez Rosjan wobec wszystkich. To znaczy Rosja by chciała, żeby Pakt Północnoatlantycki się już w ogóle nie rozszerzał o nikogo. Mhm. Co na przykład może być problemem za chwilę dla Szwecji i Finlandii, które są członkami Unii Europejskiej, a nie są w NATO ze względów swojej historii. Natomiast Rosja nie ma w ogóle takiego prawa, żeby jakiemuś sojuszowi mówić, czy ma się rozszerzać, czy nie. I oczywiście te warunki postawione na stole, Rosja doskonale wiedziała, że jak będzie stawiać, to one zostaną odrzucone. Więc to też jest ciekawe, dlaczego te warunki były tak postawione. Myślę, że dlatego, że rozwiązanie, nad którym pracuje Rosja, jest troszkę inne i tak naprawdę jej chodzi przede wszystkim o utrwalenie takiego rozumienia tej najbliższej zagranicy, jak się kiedyś mówiło za czasów Związku Radzieckiego, jako strefy wpływów Rosji, czyli żeby to zostało nadal jako tereny takie buforowe pomiędzy Zachodem a Rosją, tereny na przykład neutralne, tak? No ale Ukraina neutralna nie chce być. Ukraina ewidentnie od 2014 roku, od konfliktu wokół Krymu, od Majdanu też przecież, idzie w kierunku zachodnim, co nie znaczy, że na Ukrainie wszyscy tak myślą, ale większość. W związku z tym Putin mówi tak, wybijcie to sobie z głowy, albo będziecie neutralni, mówiąc krótko, zostajecie w statusie taki, jaki do tej pory był, czyli ani Zachód, ani Rosja bezpośrednio, albo jeśli chcecie bezpośrednio się wiązać, no to bezpośrednio my się zaangażujemy i pokażemy wam, gdzie jest wasze miejsce. I tą drogą też idzie w mniejszym stopniu Gruzja jest związana z Zachodem, no ale Gruzja też ewidentnie za administracji, zwłaszcza Szaakaszwilego, szła na Zachód i Gruzji też wybito to z głowy, bo tam sprawuje władzę obecnie opcja prorosyjska, żeby nie wspomnieć już pozostałe kraje takie jak Mołdawia, czy no już w najgorszym położeniu dzisiaj jest Białoruś z naszego punktu widzenia. Mhm. Bo jest de facto zwasalizowana przez Rosję. Pani profesor, ja nie chcę pani namawiać do stawiania tezy, co zrobi Putin, bo to chyba nikt w tej chwili tego nie wie, ale gdyby pani rozważyła korzyści, które może ta sytuacja Putinowi, sytuacja ataku na Ukrainę przynieść i szkody, które zapowiada między innymi administracja amerykańska, to co pani zdaniem jemu ostatecznie będzie się bardziej opłacało? No ja mam nadzieję, że jemu się nie będzie opłacała ta inwazja, dlatego że jest kosztowna, wiąże dużą uwagę i siły i koszty, czyli finansowe też zasoby Rosji. Natomiast myślę, że Putin jej nie wyklucza. Mało tego, sądzę, że ona jest bardzo prawdopodobna. Mhm. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że testowanie Zachodu na razie wychodzi na to, że wychodzi dobrze na rzecz Rosji, to znaczy, że Zachód jest podzielony i w sytuacji, kiedy by rzeczywiście ta inwazja nastąpiła, nie ma pewności jeszcze na razie, jak Zachód zareaguje. Po drugie, na rynku wewnętrznym zawsze do tej pory Putinowi opłacało się wchodzić w takie zawieruchy, to znaczy to konsoliduje społeczeństwo wokół silnej władzy, przysparza Putinowi głosów i poparcia w samej Rosji. Rosjanie zresztą jako naród po pierwsze są karmieni od lat propagandą rządową we wszystkich mediach, a media generalnie poza naprawdę nielicznymi i niszowymi są kontrolowane przez władze, telewizję, radio, prasa, więc Rosjanie wiedzą od Putina to, co się dzieje na świecie. I teraz ich ogląd sytuacji jest taki, że Zachód jest wrogo do nich nastawiony i Zachód chce zdestabilizować Rosję. Na przykład Nawalny jest pokazany jako tak naprawdę agent zachodni, zwłaszcza niemiecki, który miał mu właśnie zagrozić stabilizacji władzy. Dlatego Rosjanie nie przyjmują tego jako coś złego, tylko właśnie jako coś dobrego, że Rosja się nie daje, że ma silnego przywódcę i silną władzę, że daje odpór temu wszystkiemu. To jest jedna rzecz, a druga, że dla dużej części Rosjan, jeśli nie dla większości,
Ukraina jest częścią Rosji, ich historii, ich przyszłości, ich teraźniejszości. Rosjanie nie do końca rozumieją, a już na pewno na Kremlu nie ma takiej wizji Ukrainy, że to jest oddzielny naród, oddzielne państwo, oddzielny byt. Dla nich to jest część ich dziedzictwa i jest naprawdę duże poparcie ze strony Rosjan, mówię o społeczeństwie, w takim przywołaniu Ukraińców do porządku, tak? Pokazaniu im, gdzie jest tak naprawdę ich busola. No ona jest w Rosji. Oni to są tacy młodsi bracia. Oni powinni się zastanowić, co oni robią, idąc w kierunku tego Zachodu. Więc z punktu widzenia Putina na rynku domowym w kraju ta akcja może mu przysporzyć popularności. I trzeci powód jest prozaiczny, ale ważny. To znaczy Krym jest odcięty. Krym jest w rękach Rosji, ale tak naprawdę jest odcięty terytorialnie. Tam nie ma jak dostarczać wody. Tam są trudności aprowizacyjne, więc poszerzenie trochę Rosji o te kawałki, które dałyby bezpośrednią lądową takie korytarze transportowe z Krymem, byłoby po prostu niezwykle wygodne dla Rosji. I myślę, że Rosja się na to zdecyduje. Pani profesor, to jeszcze krótko na sam koniec o takiej pozycji Polski, jeżeli chodzi o wspomaganie czy też sytuację związaną z Ukrainą. Jeszcze kilkanaście lat temu, no pamiętamy pomarańczową rewolucję, ale nawet w roku 2014 Polska, no może nie była głównym rozgrywającym, ale jednak siedziała przy stole tych głównych rozgrywających. Była bardzo często uznawana za wsparcie, za takiego adwokata Ukrainy. W tej chwili, delikatnie mówiąc, sytuacja chyba się troszeczkę zmieniła. Czy ktokolwiek pani zdaniem z tych największych światowych graczy bierze pod uwagę opinię i zdanie Polski? Czy Polska w ogóle ma, pani zdaniem, jakąś strategię wobec Ukrainy, czy właściwie łapie tylko to, co już przez kogoś zostało przedstawione i, mówiąc brzydko i potocznie, się podpina pod tę strategię? My popełniliśmy ogromnie dużo błędów w ostatnich latach w polityce zagranicznej, zwłaszcza w polityce wschodniej. Znakomitym przykładem tego jest Białoruś, którą de facto Zachód utracił. Natomiast my mamy teraz ogromną szansę powrotu do rozmów poprzez przewodnictwo w OBWE. To jest organizacja niedoceniana, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ale to roczne przewodnictwo pokazuje, że Polska staje się widoczna. Doskonałym przykładem jest poniedziałkowe konsultacje, są online, przeprowadzone przez prezydenta Bidena z sojusznikami właśnie, czyli z najważniejszymi sojusznikami europejskimi. I tam oprócz przedstawicieli Unii Europejskiej była Francja, były Niemcy, była Wielka Brytania, która jest poza Unią, ale jest niezwykle ważnym sojusznikiem europejskim. No i kto był? Prezydent Andrzej Duda. Nie dlatego, że Polska, tylko dlatego, że mamy prezydencję, no przewodnictwo tak. W OBWE. Które OECD nazwał prezydent, ale to, jak rozumiem, kto się nie pomylił, nigdy niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast ważne jest, że ten głos będzie słyszany bardziej i możemy wrócić trochę na właściwe tory, bo w naszym interesie jest bycie w tej polityce, kształtowanie jej, współkształtowanie jej, a jednocześnie Rosja na to nigdy nie chciała pozwolić, bo Rosja doskonale wie, że jakby nie ma gruntu w Polsce na takie sentymenty rozumienia postawy Rosji. My mamy bardzo jasną pozycję wobec Rosji, chcemy ją przekonać do tego Zachód. Tyle tylko, że jeżeli sami stawiamy się wobec Zachodu tyłem albo bokiem, to bardzo trudno jest nam kogokolwiek przekonać. Więc myślę, że ten rok to będzie rok naprawdę przełomowy dla bezpieczeństwa w naszym regionie i oby Polska miała w tym swój udział, aby to bezpieczeństwo było rzeczywiście większe, żeby Andrzej Duda mógł to powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziękuję za to spotkanie, pani doktor. Jak zwykle skarbnica wiedzy, doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, państwa gościem. Pozdrawiam, kłaniam się i dużo zdrowia, pani doktor. Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia. I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, niezwykle licznie spędzony, co bardzo nas cieszy. Kłaniamy się, dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa pozdrawia państwa bardzo ciepło. Proszę na siebie uważać. Wracamy jutro o godzinie 8:57, to będzie już czwartek. Do zobaczenia.